Na warszawskich targach książki spotkaliśmy pana Muńkę Staszczyka. Człowiek muzyki wśród książek, to paradoks? No, wiele jest książek dotyczących muzyki, dotyczących różnych ludzi zajmujących się muzyką. To jest wywiad rzeka, zrobiony przez Grześka Brzozowicza, dziennikarza muzycznego, ale też kolegę. Nie tylko o muzyce wywiad. W zasadzie o trzech dekadach Polski, 80. lata, 90. współczesność. O rock'n'rollu, o karierze, o drodze mojej, o używkach alkoholu, o różnych balangach, o konfliktach w zespole, o polityce, o seksie, o życiu. No właśnie, coraz częściej wypowiada pan się na tematy społeczne i dla wielu osób, szczególnie mojego pokolenia, no właśnie staje pan się ważnym głosem. To może właśnie wejście w publicystykę to jest jakiś pomysł taki właśnie na książkę. Czy ta książka właśnie już jest taka trochę publicystyką? Znaczy nie, to ja jej jakby nie napisałem, to jest po prostu wywiad ze mną i moje słowa, facet mnie pyta o różne rzeczy. Miałem różne propozycje na dotyczące jakichś tam felietonów. No. Nie mam szczerze mówiąc na to czasu, bo muzyka, zespół Tila pochłania tyle czasu, że mam wielki szacunek do ludzi piszących, ale ja nic jakby sam nie napisałem poza tekstami piosenek. To nie jest jakby, to nie jest beletrystyka, to nie jest powieść, no. Więc nie wiem, no, takiego planu na razie nie mam, mam się czym zajmować, to jest jakby tak, niedługo kończę 50 lat i po prostu takie, mi się wydaje, że ta książka coś tam zamyka, że jest bardzo szczera, wydaje mi się, że to jest jej walor, po prostu podobno się dobrze czyta i szybko, to mówią ludzie, którzy ją przeczytali i tyle, no, po prostu porozmawialiśmy przez kilka miesięcy z Grzegorzem i to wszystko tu jest. Co się chce dowiedzieć o mnie więcej jako o człowieku, nie tylko muzyku i liderze zespołu, bo to nie jest biografia zespołu, tylko generalnie książka o facecie, o mnie, o moich, nie wiem, początkach, o dzieciństwie, całej drodze, no to zapraszam do takiej podróży. A znajduje pan czas na literaturę? A rzeczywiście, no ja wyssałem, że tak powiem, z mlekiem bardziej może taty niż mamy, jakąś tam miłość do książek. Że tak powiem, miałem w swoim liceum, dawno temu w swoim liceum, miałem bardzo dobrego polonistę i ja mam zawsze dużo książek do przeczytania, które po prostu, że tak powiem, trzeba nadgonić. I co jeśli chodzi o literaturę, wiesz, polską, zawsze ulubionymi moimi jakby taką trójcą to był Szulc, Gombrowicz i Witkacy. Właśnie jestem na etapie oglądania wersji cyfrowej Sanatorium pod Klepsydrą, które niedawno wyszło w wersji, jest to jeden z moich ulubionych filmów, Hasa, ekranizacja prozy Szulca. Czytam też nowe rzeczy, nowych autorów, no nie mam czasu na to po prostu, żeby czytać dużo. No właśnie, ostatnia lektura? Ostatnia lektura to książka mojego kolegi, zresztą też pisarza, Krzyśka Wargi, Aleje Niepodległości. To jest książka o Warszawie, o pokoleniu w zasadzie naszym, a Krzysiek jest w podobnym wieku, lubię jego pisarstwo. A ostatnio to czytam sporo biografii właśnie muzyków. Biografię Queen czytałem, jest ostatnio biografię Johnny Rottena z Sex Pistols, teraz czytam akurat po angielsku, jakoś tam daję radę. Ale zawsze w moim domu leży jakaś taka sterta książek, które trzeba przeczytać. Nie tylko trzeba, no, chciałoby się. Tylko jak zwykle nie ma czasu.